pierwszych dniach stycznia Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło wyniki pierwszego etapu konkursu w ramach projektu Rozwój Lokalny. Wniosek przygotowany przez pracowników Urzędu Miasta w Jaśle znalazł się wśród tych najlepszych i został zakwalifikowany do kolejnego etapu. Celem całego programu, finansowanego ze środków mechanizmu finansowego EOG i norweskiego mechanizmu finansowego na lata 2014-2021, jest podniesienie jakości życia mieszkańców małych i średnich miast zagrożonych odpływem ludności, szczególnie ich najmłodszych mieszkańców. W maju ubiegłego roku ogłoszony został konkurs dla 255 miast ujętych w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Dało to możliwość ubiegania się o udział w konkursie, który ma na celu, czy miał na celu wyłonienie 50 miast, które mogły przystąpić do kolejnego etapu konkursu. Szczęśliwie stało się, że miasto Jasło znalazło się wśród 54 miast, bo tak ostatecznie została określona lista, które mogą brać udział w kolejnym etapie, a tym efektem tego kolejnego etapu ma być przede wszystkim opracowanie dwóch dokumentów. Dwa dokumenty tak naprawdę strategiczne dla miasta, a więc program rozwoju lokalnego i program rozwoju instytucjonalnego. Pełną aplikację miasto musi przygotować do końca lipca 2020 roku. Maksymalny budżet projektu, który miasto może założyć, wynosi około 40 milionów złotych. Od połowy stycznia trwają już intensywne prace zespołu miejskiego, który analizuje dane oraz przygotowuje rozwiązania, również w oparciu o rozmowy z różnymi środowiskami funkcjonującymi w naszym mieście. Po raz pierwszy zespół pracuje w tak szerokim składzie. Oprócz władz miasta, pracowników samorządowych jest liczne grono przedstawicieli, przedsiębiorców oraz podmiotów współpracujących z miastem. Miasto w tej pracy wspierają doradcy Związku Miast Polskich. Zakończyły się prace zespołu miejskiego, to jest już kolejne spotkanie z tej serii. W ramach spotkań diagnozujemy nasze obszary gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Chciałam z tego miejsca serdecznie podziękować za zaangażowanie, ogromne zaangażowanie Jasielskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców oraz innych podmiotów, jak Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, Starostwa Powiatowego, Szkół Ponadpodstawowych. Bez nich ta analiza byłaby jałowa. Dużo pracy przed nami, dużo spotkań. Cały czas chcemy się spotykać z Państwem, chcemy mieć od Państwa uwagi, bo na pewno będą cenne. Chodzi o to, żeby zdiagnozować rzeczywiste problemy, żeby nie trzymać się tylko utartych standardów, tylko dotrzeć do głębi problemów. Jest na przykład powszechny pogląd, że nie ma miejsc pracy w Jaśle. Jak zapytamy o tę sprawę przedsiębiorców, okazuje się, że nie mają ludzi do pracy. Więc trzeba zdiagnozować dokładnie problem. Jaka praca, czy jest niedostosowane szkolnictwo na przykład do systemu edukacji, do rynku pracy, czy ten problem tkwi gdzieś głębiej. Tak naprawdę próbowaliśmy sobie uświadomić, jakie będą skutki zaniechania działań. I wyszły bardzo ciekawe spostrzeżenia, bardzo cenne, bo przede wszystkim w tych diagnozach, w tych dokumentach, które teraz opracowujemy, chcemy dotrzeć do tych problemów, które zatrzymują rozwój miasta, które mają istotny wpływ na dynamikę rozwoju tego miasta. Dlatego nie rozwiążemy wszystkich problemów. Chodzi o to, żeby znaleźć te, które zatrzymują rozwój, które nie pozwalają nam pójść do przodu. Jesteśmy po burzliwych warsztatach, ale mam nadzieję, że skutecznych. Jeszcze wiele przed nami. Do czerwca będziemy pracować w szerokim gronie, a jednocześnie zapraszamy do włączania się w nasze prace. Będziemy informować o wszystkim na stronie miasta Jasła w zakładce Rozwój Lokalny. To już nasze kolejne spotkanie. Niektórzy pracują już dzisiaj od rana, a w tej chwili chcieliśmy go poświęcić przede wszystkim przedsiębiorczości i jej związkowi z edukacją, stąd też przedstawiciele zarówno jednej, jak i drugiej grupy. Wspomagają nas w tym procesie przedstawiciele Związku Miast Polskich jako doradcy, pan Grzegorz Godziek i pani Barbara Łączna. Zastanawialiśmy się, w jaki sposób dzisiaj rozpocząć to spotkanie. Pewnie można by prezentować edukację na poziomie podstawowym, na poziomie ponadpodstawowym. Zacznijmy od tego, jak postrzegamy miasto. Miasto Jasło jest specyficzne. Przede wszystkim ze względu na swojego ducha, ducha miejsca, ale ducha też
społeczności, które to miasto zamieszkuje. Jest takie opracowanie wykonane, które dotyczy innowacji i edukacji. Wynika z niego, że miasto Jasło jest dosyć wysoko. Akurat było robione wspólnie dla Krosna i Jasła, ale okazuje się, że to w Jaśle akurat jest więcej tej inicjatywy, co świadczy chociażby to, co mamy na planszy, że pojawiły się w Jaśle winne klimaty, winne w sposób taki specyficzny rozumiane, czyli nie mówimy tylko o winiarstwie, ale też o klimatach innych Jasła, gdzie mówimy o klimacie do właśnie edukacji, do sportu, do kultury i miejmy nadzieję, że w tych obszarach przede wszystkim chcemy, aby to miasto się rozwijało. Co najbardziej zachęca młodych ludzi do tego, żeby zostać, być w mieście, nie wyjeżdżać z niego lub jeżeli wyjadą na studia, to żeby wrócić. Relacje z przyjaciółmi i znajomymi, to jest argument, który do młodych ludzi najbardziej przemawia. Więzi rodzinne, bezpieczeństwo w mieście. Zaczynamy dotykać także elementu, gdzie miasto ma swoje władztwo. Tak? Jeżeli dla młodych ludzi bezpieczeństwo, szeroko rozumiane, publiczne, socjalne, każde jest ważne, to być może inwestycje miasta, a innych jednostek samorządu terytorialnego w tym obszarze spowodują większą decyzyjność młodych ludzi co do tego, żeby tutaj zostawać. Atrakcyjne tereny rekreacyjne. No tutaj ten procent odpowiedzi już radykalnie spada, ale w dalszym ciągu młodzi ludzie sygnalizują, ok, chcemy mieszkać w mieście, gdzie możemy, nie wiem, pójść na rower, pójść pobiegać, pójść do, nie wiem, do skateparku, jeżeli takowy jest. To są ważne rzeczy, tak? Oferta kulturalno-sportowa 34,7 i relacje z sąsiadami, czyli znowu rzeczy relacyjne są dla młodych ludzi ważne. To najbardziej zachęca do opuszczenia. Wysokość zarobków. W bardzo wielu miejscach, w bardzo wielu rozmowach, nie tylko tej ankiecie, młodzi ludzie podkreślają, że z punktu widzenia tego, co mogą, ile mogą tutaj zarobić, Jasło jest dla nich. Nie postrzegają Jasła jako atrakcyjnego miejsca. Atrakcyjność oferty pracy. Możliwość kontynuowania nauki jest argumentem, który zniechęca, znaczy który powoduje, że podejmują decyzję o wyjeździe, poszukiwaniu swojej szansy gdzie indziej. Komercyjna oferta rozrywkowa. Bardzo mocno, także w pytaniach otwartych, sygnalizują, że tego im brakuje. Nie oceniamy. Robimy zdjęcie tego, co mówią młodzi ludzie. Nie chcemy wchodzić w to, czy mają rację, czy nie mają racji, czy ona jest, czy jej nie ma, czy jest na wystarczającym poziomie. Oni sygnalizują, że dla nich jest niewystarczająca. Proszę zwrócić uwagę na komercyjną. Publiczna jest tam osobno i ona jest jakby nie jest tym czynnikiem, który jest bardzo krytycznie oceniany. W związku z tym odwracając, można powiedzieć, że to, co robi, nie wiem, Jasielski Dom Kultury, rzeczy, które robią miasto, starostwo i tak dalej, są postrzegane pozytywnie, brakuje im rzeczy czysto komercyjnie, nie wiem, koncertu, wydarzenia i tak dalej. Warunki do prowadzenia własnej firmy. Nie postrzegają tutaj tych warunków jako czegoś, co jest istotne. Tych z Państwa, którzy są szczególnie zainteresowani projektem i pracą nad nim, zachęcamy do wypełnienia zgłoszenia znajdującego się na stronie miasta Jasła. Baner Rozwój Lokalny. Mamy w tym celu wyznaczonych ekspertów, doradców, którzy będą nam w tym pomagać, ale tak naprawdę to zależy nam przede wszystkim od współpracy z Państwem. To od Państwa potrzebujemy pomocy w tym, abyśmy te programy opracowali zgodnie z Państwa oczekiwaniami i aby służyły one nam przez najbliższe lata. To te programy mają wyznaczać kierunek, w którym miasto będzie podążać, a przede wszystkim mieszkańcom żyło się lepiej.